Dobry wieczór, panie premierze. Został niecały miesiąc do euro. Jak pan ocenia przygotowania Polski? Dobrze, przeciwnie do wielu malkontentów. Uważam, że wszystko toczy się tak, jak powinno, z małymi zagrożeniami, ale trudno przy takiej operacji, żeby nie było jakichś małych zagrożeń. I ja jestem spokojny. Czyli nie podziela pan pesymizmu prezesa Jarosława Kaczyńskiego? W żadnym stopniu i nie tylko w tej sprawie. Tak myślałem. Jarosław Kaczyński się nie zna po prostu na tym, o czym mówi, a kracze, bo przyjął taką metodę polityczną straszenia ludzi, co wcale ich do niego nie przyciąga. Panie premierze, a proszę mi powiedzieć, na pewno śledził pan doniesienia prasowe, tak, i o tym wszyscy mówili, na temat kadry Franciszka Smudy, którą powołał na euro. Czy jakieś zaskoczenie, czy kogoś by pan widział w tej kadrze, kogo nie ma, czy ewentualnie widzi pan kogoś, kto nie powinien być? Ja zawsze unikam takich wypowiedzi, ocen, dlatego że jestem zwolennikiem metody każdy robi dobrze to, co do niego należy. Ponieważ Franciszka Smudę uważam za profesjonalistę, to ja po prostu wierzę, że on dobiera tę kadrę w sposób najlepszy z możliwych. I nie chcę mu ani doradzać, ani go karcić, ani mu zmieniać. Chcę, żeby wybrana przez niego drużyna wygrywała. Jasne, czyli optymista. Jestem optymistą, bo wierzę głęboko, że na sukces tylko w części, choć dużej, składa się rzeczywiście high quality produktu wyjściowego, brzydko mówiąc. Jest wiele towarzyszących okoliczności, które mogą przesądzać. Serdecznie, naprawdę mój wspaniały. To jest Majdan? Jak te cudowne imprezy na rozbrat. Co to za diwa? Dla ciebie wizytóweczka, zobacz na moją nogę, czy pamiętasz, jak razem z Olkiem przecież gładziłeś swego czasu. Niesłychane, niesłychane. To niesamowite, prawda? To były czasy, kiedy byliście na topie, ale teraz troszkę jakby gorzej, ale też, prawda? Jaką ja mam grać rolę w tej sytuacji? I wszystko jest okej. Proszę mi zostawić jedną, dlatego że na tamtą trochę wydałam, ale jedna wizytówka zawsze, zapraszam, pamiętasz, Janek? Wszystkie ścieżki otwarte. Kiedyś na rozbrat przecież o mały włas w ogóle stamtąd nie wróciłam. Ani ja robią często. Były szaleństwa do trzeciej nad ranem. Jeszcze będą, to ja się wprażam zawsze. Dobrze. Janku, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Dobrze. Pozdrawiam, jakiś wspaniały kot. No tak, dobra, tak, słyszycie, może... Co on reżyseruje? Tak, on nam każe tutaj pozować, ale... Już wystarczająco dużo afery nagramy. Zdecydowanie. Panie premierze, ostatnie pytanko jeszcze. O Polonię Warszawa, z którą pan sympatyzuje, tak? Wynik mocno niesatysfakcjonujący, prawda? Wynik rozczarowujący. I powiem, że no i nie tylko sympatyzuję, kieruję radą nadzorczą klubu i podzielam rozczarowania prezesa Wojciechowskiego, choć mniej emocjonalnie do tego podchodzę. Wydaje mi się, że to jest też pewna sztuka stworzyć team, który by był całością i który by był dobrze kierowany i który by miał ducha w sobie, bo to jest to coś nieuchwytnego, co albo jest, albo nie ma. I w Polonii za często brakowało ducha, bo były pieniądze, byli dobrzy zawodnicy, były warunki. Niczego prezes Wojciechowski nie skąpił jako właściciel. No i brakowało nieraz tego czegoś. A proszę mi w takim razie powiedzieć, czy uważa pan, że zachowanie prezesa wobec zawodników, tak? Czyli to, że muszą trenować do końca czerwca, tak? Jasna sprawa, rozwiązują ich kontrakty, tak? Dostają pieniądze za pracę. Natomiast czy to nie jest trochę odegranie się na nich za to, że nie zdołali osiągnąć wyniku, który by satysfakcjonował prezesa? Nie sądzę, bo to by miało charakter jakiejś kary nadzwyczajnej, po prostu w swojej irytacji pewnej, uprawnionej, zastosował włoski strajk, czyli egzekwuje należne świadczenia zapłacone zawodnikom pieniądze. Dobra, ostatnie pytanie.
przewidywania co do Polaków na Euro? Wyjdą z grupy? Ja wierzę, że wyjdą. I jakoś tak spokojny jestem, bo tyle jest w Polsce malkontenctwa, narzekania na wszystko. My się niczym nie potrafimy cieszyć. Jeszcze się coś nie spełniło, a my już jęczymy. I ja myślę, że los może nas ukarać zaskakująco dobrym efektem. Oby. Dziękuję bardzo za rozmowę.